Cześć, tutaj Michał Koper z portalu ringpolska.pl. Witam Was serdecznie. Z nami pojedynek wieczoru gali w Arabii Saudyjskiej. Wielka walka, wielki rewanż o trzy mistrzowskie pasy kategorii ciężkiej. No ja jestem zachwycony. Władimir Kliszko, jeden z moich ulubionych pięściarzy, zdecydował się wrócić na ring, no i odzyskał swoje mistrzowskie trofea i dalej będzie ich bronił przez kolejne lata. Oczywiście robię sobie takie podśmiechujki, no ale dziś oglądając w ringu Antonego Joshua z Andym Ruizem Juniorem, no to nie mogłem się powstrzymać od takich porównań. To była po prostu skóra zdarta z Włada. Boksował tak samo, jak Władimir Kliczko robił to przez lata. Może Joshua był trochę jeszcze bardziej wystraszony niż Kliczko. Wiadomo, Kliczko boksował zawsze bojaźliwie, na dystansie, czujnie. Joshua był dzisiaj troszkę bardziej spanikowany niż Kliczko był zazwyczaj. No ale to był dokładnie ten sam boks. Przede wszystkim trzeba pochwalić Joshua za konsekwencję i za inteligencję, i tę ringową, i taką życiową. On pierwszą walkę z Andym Ruizem Juniorem przegrał po pierwsze dlatego, że był za ciężki, wreszcie to zrozumiał, dopiero po tej porażce, bo wcześniej jakby nie chciał za bardzo w to uwierzyć, schodził z wagą raz w górę, raz w dół. Teraz to zrozumiał, że żeby wygrywać, musi boksować po prostu, że musi ważyć mniej. A po drugie przegrał tę walkę dlatego, że czuł się zbyt wielkim kozakiem. On wcześniej 21 z 22 rywali znokautował, tylko Joseph Parker przetrwał z nim pełen dystans. No i do tego Andy'ego Ruiza Juniora w Nowym Jorku w czerwcu wyszedł po prostu po to, żeby go tam ubić w tym ringu. Jeszcze ten grubasek naprzeciwko na pewno na nim wrażenia nie robił. Joshua zaboksował tak, jak to pasowało Ruizowi, dlatego mówiło się, że Andy Ruiz Jr. jest stylowym koszmarem dla Joshua. Gdy Joshua zaczął boksować mądrze, tak jak boksował dzisiaj, gdy ważył mniej, był ruchliwy, świetnie operował lewą ręką, dokładał czasami ciosy proste z prawej ręki, przede wszystkim boksował ciosami prostymi. Jak na lekarstwo było, podbródków, sierpów, ciosy proste, najprostszy, najbezpieczniejszy boks. Gdy zaczął w ten sposób boksować, to ten Ruiz na tle Joshua nie istniał. Inna sprawa, że Ruiz zapasł się jak świnka z klasą przez tych parę miesięcy. W pierwszej walce ważył 121 kg, teraz 128. No i chyba trzeba między bajki włożyć te wszystkie teorie spiskowe, że tak naprawdę ważył mniej, że to sombrero ważyło ileś tam kilo, że miał kieszenie wypchane w spodniach telefonami. On po prostu się zapasł przez ten czas. Dlaczego to zrobi, to trzeba po prostu jego spytać, bo to jest niezrozumiałe. Facet dostał życiową szansę. Oczywiście sam zapracował na te pasy, bo pokonał Joshua w ringu swoimi rękoma. Sam tego dokonał. Natomiast fakt, że dostał wtedy tę walkę, to był uśmiech od losu. Bo Jaren Miller wpadł na dopingu, dostał walkę mistrzowską Ruiz. Zrobił swoje w ringu, dostał te mistrzowskie pasy. No i teraz po prostu trzeba było raz te pasy obronić. Pokonać Joshua po raz drugi. Oczywiście łatwo to się mówi, ale takie zdanie było przed Ruizem. Gdyby Ruiz pokonał w rewanżu Joshua, miałby Joshua już z głowy, wtedy rozdawałby karty, bo wszyscy mistrzowie świata boksowaliby w tym momencie już a la Heymona, nie ma żadnych klauzul kontraktowych w rewanżu, miałby święty spokój. Jedyne, co miał Ruiz zrobić, to tylko, oczywiście mówię w cudzysłowie, drugi raz pokonać Antonego Joshua, natomiast on zrobił co? Przytył 7 kg od tej pierwszej walki, no i wyszedł jeszcze dziś do ringu przekonany, nie wiadomo dlaczego, że Joshua będzie boksował tak jak w pierwszej walce, czyli będzie stał na środku ringu, będzie chciał go ubić, będzie jakiś mocno ofensywny. No i to właśnie było przyczyną porażki dzisiaj Ruiza. Po pierwsze był za ciężki, był ociężały, wiadomo, ręce miał szybkie, na treningach medialnych prezentował się fajnie, no bo jeśli chodzi o pracę rąk, no tego się wraz z wagą nie traci, ale w ringu poruszał się już jak słoń. Nie potrafił w żaden sposób skrócić dystansu, a co najgorsze, był przekonany, że dostanie Joshua jednym ciosem. Nie próbował nawet szukać rozwiązań przez lewy prosty, czy przez podwójny lewy prosty, żeby jakoś skrócić dystans. On polował po prostu albo na lewy sierp, albo na jakiś taki prawy zamachowy. Joshua był na to za mądry i za szybki. Tak jak powiedziałem, Joshua dzisiaj zaprezentował boks taki, jak przez lata prezentował Władimir Kliczko. Zresztą Joshua nie krył, że konsultował się przed tą walką z Władimirem Kliczką. Między nimi zaiskrzyło, pojawiła się jakaś taka miła więź już dawno temu, jeszcze za czasów, kiedy Joshua był na sparingach u Kliczki. Dwóch takich miłych, ułożonych panów. Wiadomo, Joshua w przeszłość miał różną, też był niezłym rozrabiaką, takim bandziorno, ale no w tym momencie jest takim grzecznym, ułożonym dżentelmenem, tak jak Kliczko. Oni złapali ze sobą jakąś tam chemię i
Zwłaszcza po tym, ta więź między nimi umocniła się jeszcze po tej przegranej walce przez Kliczkę z Joshuą. Są ze sobą w kontakcie. Joshua otwarcie mówił, że dużo konsultował się z Kliczką, Kliczką mu dużo rad udzielał. No i to wszystko dzisiaj było widać. Co dzisiaj było fajne w boksie Antonego Joshuy, może nie fajne dla oka, no bo taki niedzielny kibic, jak dzisiaj włączył ten telewizor, no to mógł się zanudzić na śmierć na tym pojedynku. Natomiast co było skuteczne, może inaczej, co było skuteczne? Praca na nogach. Antony Joshua był się czujny jak ważka na każdy przyruch jakiś, na każdy gest Andy'ego Ruiza Juniora reagował od razu na nogach. Schodził w boki, schodził do tyłu, był niesłychanie czujny. Do tego lewy prosty, taki lewy prosty, stopujący, niekoniecznie robiący krzywdę Andy'emu Ruizowi Juniorowi, ale jeśli nawet Anthony Joshua zadał w rundzie 4 celne lewe proste, dołożył jakiś tam jednego prawusika, a Andy Ruiz Jr. w tym czasie tylko chodził i machał prół powietrze swoimi takimi cepami, to po prostu Anthony Joshua wygrywał rundę za rundą. Kolejne podobieństwo, oprócz doskonałej pracy nóg i lewego prostego, jeśli chodzi o Joshua i Kliczkę, prawy prosty kontrujący i jeszcze kolejna rzecz, krótki lewy sierpowy na odejściu. To jest coś, co kapitalnie Kliczko robi, tak znokautował kilku rywali, to samo robił Joshua. Antony Joshua, powtarzam to raz jeszcze. To była dziś absolutnie kopia Władimira Kliczki. Czy on będzie boksował tak dalej w kolejnych pojedynkach? Nie jestem przekonany. On wiedział po prostu, że dziś musi wygrać, że dziś musi boksować ostrożnie. Dla niego nie było ważne, jak on miał dzisiaj po prostu wygrać, zachować te mistrzowskie pasy dla siebie, dla swojego promotora Eddiego Herna. Dalsze pojedynki na pewno będą już bardziej efektowne w jego wykonaniu. Niebawem pewnie doczekamy się walki Antonego Joshuy z Kubratem Pulewem. No i będziemy mieli pewnie powtórkę wtedy z walki Władimir Kliczko kontra Kubrat Pulew. Tak to wszystko będzie wyglądało. Także reasumując, doskonały występ Antonego Joshuy. Aha, i jeszcze jedna sprawa, która była też bardzo podobna, jeśli chodzi o Joshuę i Kliczkę. Takie od razu paralele się mi w głowie pojawiły. Klincze. Antony Joshua znakomicie wykorzystywał w tej walce klincze. Tak jak kiedyś Władimir Kliczko, który też był czuły na mocne uderzenia, na takich pięściarzy, na swarmerów, na puncherów, którzy potrafili wejść blisko w pół dystansie z mocnym ciosem. Kliczko co robił? Od razu łapał rywala, klinczował i potrafił w ten sposób przetrwać kryzys. Takie były znamienne momenty w dzisiejszym pojedynku w wykonaniu Joshua, kiedy Andy Ruiz Jr. do niego podchodził i on nawet nie trzymał gardy, tylko wysuwał do przodu obie ręce, żeby na wszelki wypadek sklinczować. On był gotowy już na klincz, nawet nie na obronę gardą, nie na odejście, tylko po prostu na klincz. To był wypisz, wymaluj Władimir Kliczko z dawnych lat. A co ciekawe, ten pojedynek w ringu prowadził sędzia Luis Pavon, ten sam sędzia ringowy, który przed laty prowadził pojedynek Władimira Kliczki z Aleksandrem Powitkinem. Niektórzy być może z Was pamiętają, to było to starcie, w którym Władimir Kliczko zaprezentował sztukę klinczowania na poziomie po prostu master. Dzisiaj ten sam sędzia był w ringu i też jakoś specjalnie Joshua nie przeszkadzał. Zresztą Joshua tak często może jak Powitkin nie klinczował, ale czasami klinczował. Była taka jedna sytuacja, w której Luis Pavon zachował się dosyć tak niezdecydowanie. No w każdym razie Wszystkie jakby te obserwacje prowadzą do jednego wniosku. Joshua dzisiaj zaprezentował w ringu swoją wersję Władimira Kliczki. W następnych pojedynkach pewnie będzie efektowniej. Zresztą Kliczko też nie zawsze klinczował, nie zawsze był taki ostrożny. Większość walk kończył przez knockout. To był jeden z moich ulubionych pięściarzy. Dziś na pewno Antonemu Joshua z tego pojedynku było bliżej do Władimira Kliczki niż do na przykład do Lennoxa Lewisa. Co jeszcze ważne po tym pojedynku? Ten pojedynek ułożył w jakiś sposób hierarchię na szczycie kategorii ciężkiej, no bo wiemy, w tym momencie nie ma już żadnych klauzul rewanżowych, pasy zostały rozdane i w tym momencie sytuacja wygląda tak, że pas WBC należy do Ala Heymona, do Deontay Wildera, który jest zawodnikiem Ala Heymona, pas WBC, a pasy WBA, WBO i IBF należą w tym momencie do Antonego Joshua, czyli do Eddiego Herna, to jest w Stanach platforma DAZN. Heyman i Wilder to oczywiście telewizja Fox i Showtime, chociaż raczej w tym momencie Fox. Jaki to ma wpływ teraz na kwestie boksu, na kwestie
bokserów polskich. Pamiętam, jeszcze niedawno mówiło się o tym, że Adam Kownacki mógłby zaboksować na gali Tyson Fury kontra Deontay Wilder 22 lutego z Kubratem Pulewem. Miało się tak stać w sytuacji, kiedy to Andy Ruiz Jr. pokonuje po raz drugi Antonego Joshua, wakuje pas Federacji IBF, no i o ten wakat boksują Kownacki i Pulew, natomiast w tym momencie wiadomo, że taki scenariusz jest nierealny. W tym momencie trzy mistrzowskie pasy WBA, WBO i IBF należą do pięściarza Ediego Hearna, no i Eddie Hearn może z tymi pasami robić co chce. On jest w tym momencie, znaczy on, Anthony Joshua oczywiście, jest w tym momencie zobowiązany do wykonania dwóch obron federacji przez pasów federacji WBO i IBF. Pierwszy zapewne będzie pas IBF, czyli Kubrat Pulew. Dla Antonego Joshua to żaden problem stoczyć obronę z Kubratem Pulewem. Zresztą do tej walki już przed jakiś czas temu, chyba rok czy dwa lata temu, miało dojść. Wtedy Kubrat Pulew ogłosił, że ma kontuzję. Natomiast z pasem WBO zobaczymy, jeśli będą naciski ze strony oficjalnego challengera, czyli Aleksandra Usyka. A przypominam, że Usyk jest pięściarzem Ediego Hearna, więc tutaj też nie powinno być żadnych problemów. No to Eddie Hearn może na przykład zarządzić, zwrócić się do WBO i WBO to jakoś załatwi, żeby zorganizować walkę o pas jakiś interim na przykład, albo nawet o wakat. Joshua mógłby oddać pas, o który zaboksowaliby Usyk z Chisorą lub Usyk z Parkerem, bo są różne scenariusze, różne pomysły na rozegranie tej kwestii. Może to być walka o pas tymczasowy, interim, albo o pas zwakowany przez Joshua, także ten wariant korzystny dla Adama Kownackiego nam w tym momencie odpadł, no bo ciężko się spodziewać, żeby teraz Joshua oddał pas IBF. To wydaje się mało prawdopodobne, natomiast Adam Kownacki ma jeszcze inne propozycje. Oczywiście cały czas gdzieś tam chodzi na pewno po głowie polskim kibicom walka z Deontay Wilderem. Gdyby Deontay Wilder wygrał z Tysonem Furym i nie miałoby być trzeciej walki, no bo w kontraktach na walkę, na rewanż Wilder kontra Fury jest też zapis o trzeciej walce. No i też ostatnio pojawiła się taka propozycja, że Adam Kownacki mógłby zaboksować o tak zwany zwykły pas WBA z Manuelem Czarem. W każdym razie po tej dzisiejszej walce ten wariant z pasem IBF raczej zostaje. Także podsumowując, Władimir Kliszko, a.k.a. Anthony Joshua, wrócił na tron wagi ciężkiej. Andy Ruiz Jr. może teraz spokojnie, bogatszy o parę milionów, wrócić do siebie, tam do Stanów Zjednoczonych albo do Meksyku, jeśli ma tam jakąś haciendę, i dalej opychać się pizzą czy burrito. Na pewno jest to pięściarz utalentowany, ale moim zdaniem na własne życzenie też trochę przegrał tę walkę. Oczywiście nie odbieram nic Joshua, ale uważam, że gdyby Ruiz był lepiej przygotowany, to nawet z tak mądrze boksującym i lżejszym Joshua miałby większe szanse, a tymczasem został po prostu dzisiaj tak naprawdę zdeklasowany. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, to już wszystko.